Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo po raz kolejny zaprosić mnie, abym wygłosiła wykład. Tych z Państwa, którzy są po raz kolejny, bardzo przepraszam, jeżeli jakaś niewielka część informacji pojawi się tutaj również na tym wykładzie. I bardzo dziękuję za liczne maile, pełne ciepłych słów i próśb o przepisy. Już tutaj słyszałam, niektórzy zaczynają wdrażać zdrowe odżywianie na co dzień. Proszę Państwa, dzień 29 grudnia ubiegłego roku zaliczam do jednych z najgorszych dni w moim życiu. W tym dniu zadzwoniła do mnie moja mama i łamiącym się od płaczu głosu powiedziała, że mój młodszy o 15 lat brat nie żyje. To jest jedno z ostatnich zdjęć Darka. Byłam w szoku, nie chciałam tego przyjąć do wiadomości. Darek miał 33 lata. Na początku września urodziła mu się mała Zuzia. Bartuś miał 2,5 roczku. Był wysportowanym człowiekiem, który nigdy nie palił. Dzień bez treningu zaliczał jako dzień stracony. Mój 24-letni obecnie syn nie mógł się z nim równać, jeżeli chodzi o kondycję fizyczną. Jak to się stało, że tak młody człowiek umarł? Na początku myśleliśmy, że to jakaś wada genetyczna, że to pęk tętniak. Z niecierpliwością czekaliśmy na wynik sekcji zwłok, dlatego że brat zmarł na sali treningowej w czasie treningu. Był resuscytowany ponad 50 minut, czyli o wiele więcej niż zazwyczaj się resuscytuje, niemniej nie udało się go uratować. I niestety, dlatego że to było na treningu, musiała być sekcja zwłok. I wynik sekcji zwłok był jednoznaczny. To był zawał serca. To był drugi zawał serca. A sekcja zwłok wykazała właśnie liczne blaszki miażdżycowe w naczyniach wieńcowych. Jak to jest możliwe, że on miał już wcześniej zawał serca i ja, siostra, która byłam z nim tak blisko, o tym nie wiedziałam. Okazuje się, proszę Państwa, że jeżeli zawał ma umiejscowienie w ścianie dolnej serca, to pacjent może nie odczuwać silnego bólu, on ma objawy gastryczne. A kto z nas nie uskarżał się na ból żołądka, na mdłości, na wymioty? I czy ktoś wtedy pomyślał, że może to nie zatrucie, nie, że coś mi zaszkodziło, że może to właśnie teraz mam zawał? To jest zdjęcie już z 5 stycznia tego roku. Dlatego ten wykład chciałam poświęcić właśnie zawałowi. Mojego brata nie udało się uratować, ale żyją państwa, pani, synowie, bracia, mężowi i ja mam nadzieję, że ten wykład pomoże w przedłużeniu czy w polepszeniu ich, przedłużeniu życia, polepszeniu ich zdrowia. W ogóle, co to jest zawał? Zawał to nic innego jak martwica, która rozwija się w miejscu niedokrwienia. Do serca docierają tętnice wieńcowe. One zaopatrują poszczególne regiony. Jeżeli jedna z nich w mechanizmie, o którym później wspomnę, zostanie zatkana, w danym miejscu, do danego miejsca nie dociera krew. Jeżeli byśmy zawiązali sobie na palcu mocno tasiemkę, ten palec robi się najpierw czerwony, potem siny, a potem, co może być? Martwica. I to samo się dzieje w sercu, tylko o ile gdyby rzecz dotyczyła mięśnia ręki, to bez tego mięśnia ręki my będziemy żyć. Natomiast serce kurczy się. I jeżeli duży obszar ulegnie martwicy, to nie ma co się kurczyć. I wtedy serce nie może utrzymać odpowiedniego ciśnienia krwi i zostają uszkodzone pozostałe organy
najważniejszy z nich mózg. Albo człowiek umiera, albo ma niedokrwiony mózg na przykład i w tym stanie leży długo na oddziale intensywnej terapii. W ogóle rozwój blaszki miażdżycowej, proszę Państwa, to nie jest rok ani dwa. To są lata, to są dekady. Tak w ogóle dla mężczyzn najgorszy czas, jeżeli chodzi o zawał, najbardziej predysponowani do zawału serca są mężczyźni, wiecie w jakim wieku? Od 32 roku życia do 50 roku życia. Kobiety od 45 do 70 roku życia. To są pierwsze dwie dekady rozwoju blaszki miażdżycowej. To jest trzecia dekada. Mój brat właśnie wszedł w czwartą dekadę, kiedy pojawiły się już znaczne zwężenia w tętnicach wieńcowych. Jeżeli dekady upływają od rozwoju, w rozwoju blaszki miażdżycowej, i jeżeli ma się zawał w wieku 33 lat, to znaczy, że powinny być zmiany miażdżycowe również w tętnicach innych młodych osób. I kiedy przebadano żołnierzy poległych w wojnie w Korei, sekcja wykazała zmiany w naczyniach wieńcowych blisko 80% tych poległych żołnierzy. No ale żołnierz jest poddany ogromnemu stresowi na polu walki. Można przypisać temu te zmiany zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych. Zbadano ludzi, którzy zginęli w wypadkach. Wszyscy ci ludzie nie mieli więcej niż 32 lata. Średnio to od 26 do 32 roku życia. I co się okazało? Że zwężenie tętnic wieńcowych posiadało 78% ludzi. Znowu 4 na 5, blisko 4 na 5 z tych młodych ludzi już mieli zmiany w tętnicach wieńcowych, a zwężenie większe niż 75%, to jest bardzo dużo, to blisko co dziesiąty. Co piąta osoba miała więcej niż 50% zwężeń. Przebadano również dzieci, no bo jeżeli to są dekady, to co dzieje się w tętnicach u dzieci. Przebadano również ofiary wypadków dzieci. Co się okazało, że zmiany w tętnicach wieńcowych miało prawie co dziesiąte dziecko w wieku od 2 do 15 lat i co trzecia młoda osoba, która nie przekroczyła 20 roku życia. A zmiany w aorcie, również miażdżycowe, proszę spojrzeć, co piąte dziecko od 2 do 15 roku życia. Czy mamy czynniki ryzyka miażdżycy? Bo być może nie każdy zdaje sobie sprawę, ja się z tym spotkałam, masz wieńcówkę, mam wieńcówkę, a czy masz miażdżycę? Nie, nie mam miażdżycy. Choroba wieńcowa jest najczęściej spowodowana miażdżycą. I rozróżniamy czynniki niemożliwe do modyfikacji, które wpływają na rozwój miażdżycy. Takim czynnikiem jest wiek. No niestety wszyscy się starzejemy, nie umiemy cofnąć wskazówek zegara. Jak powiedziałam wcześniej, ta miażdżyca już się rozwija wcześniej. Powiem później, dlaczego ona się tak wcześnie zaczyna. Drugi czynnik ryzyka, który jest niemożliwy do modyfikacji, to jest płeć męska. Ale okazuje się, że jeżeli weźmiemy mężczyzn ze Stanów i weźmiemy mężczyzn z Chin, to na jednego Chińczyka, który zachoruje na chorobę niedokrwienną serca, 17 Amerykanów już rozwinie tę chorobę, czyli 17 razy więcej. I to mężczyźni, i to mężczyźni. Jaka jest różnica? Myślę, że styl życia. Ja chcę przez to przekonać Państwa, że styl życia ma bardzo duży wpływ na rozwój chorób. I zaburzenia genetyczne. Faktycznie
Są zmiany genetyczne, które mogą predysponować do rozwoju miażdżycy. Niemniej japońscy mężczyźni, którzy migrują do Stanów Zjednoczonych, częściej zapadają na choroby serca niż Japończycy, na przykład ich ojcowie, którzy pozostali w Japonii. Czy w przeciągu 20-30 lat zmieniają się geny? Nie. Oczywiście zmienił się ich styl życia. Na poziomie genetyki zidentyfikowano 46 genów bezpośrednio powiązanych z chorobą niedokrwienną serca. Czyli faktycznie są takowe. Ale proszę Państwa, my mamy 21,5 tysiąca genów w sobie. Są pewne roślinki, które mają 40 tysięcy, więc nie czujmy się tak. Nie używamy wszystkich genów. Geny, których używamy, to następuje ich ekspresja, czyli one są aktywowane i te geny są aktywowane w zależności od tego, co napotkają w swoim otoczeniu. Na przykład dieta, i to udowodniono, może powodować ekspresję jednych genów, a drugich nie. Takim sztandarowym przykładem są myszy z genem Agouti. Ten gen Agouti jest odpowiedzialny za jasne ubarwienie, za rozwój cukrzycy i za rozwój nowotworów. I teraz ciężarne myszy z tym genem, jedne karmiono pokarmem bogatym w grupy metylowe, a drugie karmiono pokarmem bez grup metylowych i miały ten sam gen, różniły się tylko odżywianiem. I okazuje się, że te, które miały pokarm bogaty w grupy metylowe, rodziły potomstwo w większości o ciemnym ubarwieniu. To ciemne ubarwienie również warunkuje dobre zdrowie. Natomiast te myszy, które nie miały w pokarmie grup metylowych, rodziły potomstwo, które miało jasne ubarwienie, chorowało na cukrzycę, było otyłe, pojawiały się nowotwory. W ogóle epigenetyka jest to dziedzina, która uważa, że geny to nabity pistolet, natomiast styl życia pociąga za spust, czyli jest to nauka, która zajmuje się wpływem otoczenia na rozwój, na ekspresję genów, a tym samym na rozwój schorzeń. Wiecie, co zawiera najwięcej grup metylowych? Kwas foliowy jest donorem grup metylowych. Im więcej zieleniny w pokarmie, tym większa ochrona DNA. Trochę faktów, które myślę, że Państwo zaskoczą. To jest badanie z 1979 roku, słynne badanie Framingham Study. I proszę spojrzeć, to są ludzie, którzy rozwinęli chorobę niedokrwienną serca, poziom cholesterolu, a to są osoby, które nie rozwinęły choroby niedokrwiennej serca. Czy duża jest różnica? Znikoma, prawda? Tylko powyżej 380 mg na decylitr przeważa ilość osób, które rozwinęły chorobę niedokrwienną serca i poniżej 150. Ja mam 140 bez leków oczywiście. Drugie badanie, dane z 541 szpitali w Stanach Zjednoczonych, 136 tysięcy pacjentów. Badanie wykazało, że 75% pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca miało poziom cholesterolu LDL poniżej 130, 50% miało poniżej 100 LDL, co piąty pacjent przyjmował statyny. Zaskoczeni? Kolejne badanie. 724 pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca. Im niższy poziom LDL i trójglicerydów, tym bardziej powikłany był zawał serca i wyższa śmiertelność. Ta śmiertelność była 10,9 razy wyższa i ryzyko zgonu u tych, którzy mieli poziom trójglicerydów niższy niż 62,5 mg na decylitr i LDL niższy niż 110, czyli właściwie można powiedzieć, że norma. I jeszcze jedno badanie. Okazuje się, że u osób w podeszłym wieku wraz ze spadkiem poziomu cholesterolu we krwi rośnie śmiertelność. Proszę Państwa, to, że ja prezentuję jedno badanie, to nie znaczy,
że jest tylko jedno badanie na ten temat. Tych badań jest mnóstwo. Ja tylko ze względu na czas coś po prostu zaznaczam, że takie fakty mają miejsce. Okazuje się, że niski poziom cholesterolu we krwi osób w podeszłym wieku zwiększa ryzyko zgonu. I ryzyko zgonu ze względu na obniżony poziom cholesterolu jest również obniżone u osób z niewydolnością serca. Szanse na przeżycie wzrastały 25% na każdy wzrost o 1 milimol na litr. No i Państwo mogą być teraz skonfundowani. No o co chodzi, tak? Z tym cholesterolem. Więc troszeczkę biologii. Wszystkie nasze komórki są zdolne do produkcji cholesterolu. Najwięcej produkuje go wątroba. Oczywiście organizm nie produkowałby tej substancji, gdyby nie była ona potrzebna. Czyli możemy mniemać, że jest bardzo ważnym bardzo ważną substancją. To, że my jemy dużo czy mało cholesterolu, w ogóle nie ma znaczenia. My i tak go sobie wyprodukujemy z węglowodanów, czyli z cukrów. Ja praktycznie nie spożywam rzeczy z cholesterolem, więc musiałabym nie funkcjonować, a jednak funkcjonuję. Cholesterol to, co najważniejsze, buduje błony komórkowe. Cholesterol jest składnikiem surfaktantów w płucach. Dzieci, wcześniaki, które rodzą się, mają problem z oddychaniem właśnie, bo nie mają niedoboru surfaktantu w płucach. Cholesterol buduje osłonki mielinowe włókien nerwowych, czyli izolację. Dzięki temu nasz układ nerwowy funkcjonuje bez zarzutu. Cholesterol stanowi istotny składnik naszej skóry. On ją chroni przed zewnętrznymi czynnikami, on ją chroni przed utratą wilgoci. Stymuluje produkcję serotoniny, substancji, które warunkuje nasz dobry nastrój. Bez cholesterolu nie powstanie serotonina, czyli grozi nam depresja. Jest substratem do produkcji koenzymu Q. Bez koenzymu Q nie ma energii w komórkach. Cholesterol pomaga transportować rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A i E, stanowi składnik hormonów kory nadnerczy i hormonów płciowych, czyli można też się, bez niego nie powstaną hormony płciowe. Jest substratem do produkcji witaminy D3. Wiemy, jak ważne ma ona znaczenie dla naszego organizmu. To wcale nie chodzi tylko o kości, o czym wspomnę później. I stanowi substrat do produkcji żółci i kwasów żółciowych. Proszę Państwa, cholesterol jest niezbędny do procesu naprawy uszkodzonych błon komórkowych i brak cholesterolu hamuje gojenie się ran. Powiedzą Państwo, że to wcale nie o cholesterol chodzi, tylko o jego frakcję, bo mamy dobry cholesterol i mamy zły cholesterol. A ja chcę zmienić Państwa spojrzenie. Oba są potrzebne, tylko w odpowiednich proporcjach i ich różne poziomy o czymś mogą świadczyć. Lipo, czyli tłuszcz, proteiny, czyli białka. Czyli lipoproteina to jest białko transportujące tłuszcz. Ja wcześniej wspominałam, że my jesteśmy zbudowani z białka i wszystko w naszym organizmie robi właściwie białko. Dlatego jak mamy podwyższoną temperaturę do 42-43 stopni, no to przestajemy funkcjonować. Proszę Państwa, jeżeli weźmiemy kilogram mięsa, to czy do pudełka, w którym zmieściło się kilogram mięsa, zmieści się kilogram słoniny? Nie. Dlatego, że słonina ma mniejszą gęstość, tak? Czyli jeżeli cząsteczka białka transportuje dużo tłuszczu, to ma małą gęstość, czyli jest low density lipoprotein. A jeżeli transportuje mało tłuszczu, czyli ma większą gęstość, czyli jest high density lipoprotein. I teraz o co chodzi? O to chodzi, proszę Państwa, że LDL jest produkowany w wątrobie. I jest to ta część cholesterolu, która jest wysyłana do tkanek, które go potrzebują. Dociera za pośrednictwem krwi do wszystkich tkanek, do wszystkich komórek, które sobie wyłapują
potrzebny cholesterol, a jeżeli jest niepotrzebny, to on wraca jako HDL, czyli część cholesterolu została już zabrana, czyli on ma mniejszą gęstość. Czy to jest logiczne? Przejrzyste. To teraz proszę mi powiedzieć, jeżeli rośnie poziom LDL-u, o czym to świadczy? A dlaczego brakuje cholesterolu w komórkach? Stan zapalny, bardzo ładnie, czyli są uszkodzone błony komórkowe, uszkodzone komórki, które potrzebują naprawy. I tak faktycznie się dzieje. Proszę Państwa, cholesterol krąży i w tętnicach, i w żyłach. Ale miażdżyca dotyka jakiej części układu krwionośnego? Tętnic. Tak, sama definicja, miażdżyca tętnic. Rozwija się w tętnicach, w aorcie, w tętnicach wieńcowych, mózgowych, w tętnicach kończyn. To jest definicja z internetu. To jest, proszę, miażdżyca jest chorobą przewlekłą. To zostało już udowodnione. I teraz, co się dzieje, że rozwija się stan zapalny. W ogóle ten stan zapalny możemy mierzyć również przy pomocy białka, które się nazywa CRP. Ono się wiąże, to białko, z umierającymi lub uszkodzonymi komórkami. My się tym posługujemy właśnie. Jak mamy stan zapalny, czyli uszkodzone komórki, to mamy wysoki poziom CRP. I dlaczego o tym mówię? Bo okazuje się, że osoby, które mają uogólniony stan zapalny, i mają podwyższony poziom CRP, częściej chorują na choroby serca i naczyń. Dlaczego dochodzi do rozwoju stanu zapalnego w tętnicach? Jak jest stan zapalny, to mamy produkcję wolnych rodników. Państwo są wyedukowani, wiecie już Państwo, co to są wolne rodniki tlenowe. Te wolne rodniki są produkowane również przez komórki naczyń i biorą one udział w rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli właśnie miażdżyca, choroba niedokrwienna serca. Wolne rodniki niszczą wszystko w ich otoczeniu. To jest zdrowa komórka zaatakowana przez wolne rodniki, ona ulega zniszczeniu. Co hamuje stan zapalny? Co eliminuje wolne rodniki tlenowe? Antyoksydanty, dokładnie. I gdzie znajdziemy wolne antyoksydanty? Tak, bo z czego jest wykonana? Z owoców, tak? Duże spożycie owoców i warzyw jest powiązane ze spadkiem ryzyka rozwoju chorób przewlekłych, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego. Duże znaczenie ma witamina C. To jest jeden z antyoksydantów. Okazuje się, że te osoby, które miały najwięcej witaminy C we krwi, o 33% rzadziej chorowały na choroby serca niż te osoby, które miały najniższy poziom witaminy C w surowicy krwi. Jeżeli już mamy chorobę serca, to może się rozwinąć niewydolność serca i znowu to ryzyko niewydolności serca malało wraz ze wzrastającym poziomem witaminy C w surowicy krwi. A kiedy serce jest niewydolne, to łatwiej o to, że takie serce już przestanie nam służyć i dany pacjent umrze. I okazuje się, że poziom kwasu askorbinowego był odwrotnie proporcjonalny do śmiertelności ze wszystkich przyczyn, w tym z powodu chorób sercowo-naczyniowych i było to osoby, które miały najwyższy poziom witaminy C w organizmie, w surowicy krwi, miały o połowę niższe ryzyko zgonu niż ci, którzy mieli najniższy poziom witaminy C. Proszę Państwa, wystarczy wzrost o 20 mikromoli na litr poziomu witaminy C w organizmie. Co jest ekwiwalentem spożycia 50 gramów warzyw i owoców, aby zmniejszyć o 20% śmiertelność ze wszystkich przyczyn. No dobrze, wiemy już, że cholesterol krąży w naczyniach i w tętnicach. Wiemy już, że w tętnicach rozwija się stan zapalny, który można ugasić antyoksydantami.
A teraz dlaczego te tętnice, dlaczego rozwija się w tętnicach stan zapalny? Otóż, kiedy położymy sobie rękę na pulsie, pulsuje, tak? Czyli coś się rozszerza i zwęża. I żeby coś się rozszerzało i albo zwężało, musi zawierać w sobie elementy elastyczne. I faktycznie wszystkie warstwy tętnic zawierają warstwy elastyczne. To są kolagen, elastyna i proteoglikany. I te elementy elastyczne są niszczone przez homocysteinę. Homocysteina niszczy mechanizm dziergania nici kolagenu, niszczy strukturę elastyny i niszczy strukturę proteoglikanów. I to już zostało odkryte w 1960 roku. Pan dr Kilmer McCulley badał dzieci, które umierały z powodu zawału w młodym wieku i on zauważył, że te dzieci miały podwyższony poziom homocysteiny we krwi i w moczu, a sekcja zwłok wykazywała po ich śmierci, że miały stan naczyń taki, jakby miały 80 lat. 17 według różnych danych, ale 17% polskiego społeczeństwa ma podwyższony poziom homocysteiny. Widziałam również dane, że to jest 30% polskiego społeczeństwa. Właściwie obecnie uważa się, że to właśnie poziom homocysteiny jest w 90% swoisty, czuły i dokładny w prognozie przyszłego zawału albo udaru. Co to jest homocysteina? Kiedy zjadamy, to jest taki produkt pośredni, kiedy zjadamy białko, ono zawiera metioninę, czyli aminokwas, nazywa się metionina, który jest nam niezwykle potrzebny i niezbędny wręcz. Jest ona dalej przetwarzana do homocysteiny, a potem do cystatoniny i do cysteiny. I w tej przemianie biorą udział trzy witaminy. Witamina B12, witamina B6 i kwas foliowy, czyli witamina B9. Czyli żeby obniżyć poziom homocysteiny, potrzebujemy raptem trzech witamin. B12, B6 i kwasu foliowego. Gdzie znajdziemy B6? Najbogatsze źródła to płatki kukurydziane i płatki owsiane, potem wątróbka, potem znowu orzechy, soczewica, ciecierzyca, kasza gryczana, ryby. Widać tutaj, czy nasze społeczeństwo często spożywa takie produkty? Dokładnie. W białym chlebie jest 5 razy mniej witaminy B6 niż w chlebie z mąki razowej. Gdzie jest kwas foliowy, to jest oczywiste. Im bardziej coś zielone, ale też czerwone, to tym więcej jest kwasu foliowego. Czyli mamy przyczyny nadmiaru homocysteiny, brak witamin, ale też leki. Uwaga, metotreksat, który jest stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, fibraty, metformina stosowana w leczeniu cukrzycy. Proszę Państwa, niższe poziomy witaminy B12 i również najwyższe poziomy homocysteiny odnotowano u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, którzy przyjmowali blokery pompy protonowej, czyli leki, które są stosowane w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego. Pantoprazol, ja nie chcę mówić nazw handlowych, małymi literkami, zobaczcie, co niektórzy z Was być może przyjmujecie Państwo i do czego to może prowadzić. Inne przyczyny to choroby łuszczyca, niewydolność tarczycy, białaczki czy przewlekła niewydolność nerek. Czy dieta ma znaczenie? Oczywiście, że ma, no bo jak to właśnie w tym, co jemy, mamy dostarczać niezbędnych witamin i mikroelementów. Kiedy zbadano 2600 młodych osób, okazało się, że najniższe stężenie homocysteiny było u osób spożywających pełne ziarno, a najwyższe u osób, które spożywały najwięcej drobiu. Proszę Państwa, co jeszcze może się przyczynić, żeby naczynie, które już ma uszkodzone
elementy elastyczne, tak jak wąż, który zostawiliśmy na ogrodzie przez zimę, do podlewania ogrodu. Co jeszcze uszkodzi ten wąż? No mróz uszkodzi, zostawiliśmy. Tak, tak. Niech ciśnienie, dokładnie. Czynnikiem uszkadzającym jest napięcie wywierane na ściany serca i naczyń. I proszę Państwa, nadciśnienie tętnicze to główny czynnik, który prowadzi do rozwoju choroby niedokrwiennej serca, do gwałtownej śmierci, do udaru, niewydolności serca czy niewydolności nerek. Kolejne czynniki to jest no niestety spożycie czerwonego mięsa i tłustego nabiału. Jest to powiązane z tym, że zawierają one L-karnitynę, a również cholinę. I pod wpływem bakterii jelitowych L-karnityna jest przetwarzana do związku, który w skrócie nazywa się TMAO i który powoduje, że ten cholesterol, który wszedł do komórki, nie może jej opuścić, nie może z niej się już wydostać. I to jest mechanizm również powstawania miażdżycy. Okazało się, że osoby mięsożerne produkują znacznie więcej TMAO, tej substancji uszkadzającej naczynia, niż osoby, które nie jedzą mięsa. W ogóle przewlekła ekspozycja na L-karnitynę aż 10-krotnie zwiększa zdolność do produkcji tego szkodliwego związku. No to macie badania. Szczerze mówiąc, mój mąż też miał opakowanie L-karnityny. Jak mu pokazałam to badanie, to wziął i to pudełko wyrzucił do śmietnika. Chociaż nie jest zagrożony, bo mój mąż no, dzięki mnie je teraz mało mięsa. Proszę Państwa, jeszcze bardzo ważny czynnik. Mówiłam o trzech warstwach. Bardzo ważna warstwa wewnętrzna wysłana śródbłonkiem. Każdy anestezjolog wie, że sepsa to tak naprawdę choroba śródbłonka. Ten śródbłonek musi być gładki, żeby nic się do niego nie przyklejało. Jakakolwiek zaburzenie w gładkości, momentalnie przyklejają się płytki krwi, robi się zator. I za to, żeby te naczynia również, za to, żeby ten śródbłonek był gładki i w miarę naczynia rozszerzone, odpowiada substancja zwana tlenkiem azotu. Ona jest produkowana, tlenek azotu jest produkowany przez śródbłonek. Za to był Nobel w 1998 roku. Zdobył go Robert Furgot, przepraszam. Tlenek azotu rozluźnia naczynia krwionośne, wybiórczo zwiększając przepływ w tych, które tego potrzebują. Reguluje ciśnienie tętnicze krwi, no bo jeżeli rozszerza się naczynie krwionośne, spada ciśnienie, a jeżeli się zwęża naczynie krwionośne, to ciśnienie krwi się podnosi. Utrzymuje gładkość komórek mięśniowych tętnic, zapobiegając przekształcaniu ich w blaszki, zapobiega sklejaniu się białych ciałek i płytek krwi, hamując powstanie blaszki. Pełni rolę również neuromodulującą i panów pewno zainteresuje, że bierze udział w procesie erekcji członka. Bez tlenku azotu nie będzie tej przyjemności. Teraz panowie powinni zwrócić uwagę, co uszkadza proces produkcji tlenku azotu. Tak to wygląda. Pod wpływem tlenku azotu następuje rozszerzenie naczyń. To zostało udowodnione, że zaburzenie produkcji tlenku azotu wiedzie do rozwoju miażdżycy. Znowu, no niestety jest mięso, bo kwas moczowy, który powstaje z zasad purynowych, które są w mięsie, powoduje upośledzenie powstawania tlenku azotu. Właściwie mówi się już o ryzyku, tutaj, że jeżeli poziom kwasu moczowego jest powyżej 6,2 mg na decylitr,
To prowadzi do rozwoju nie tylko dny moczanowej, ale również chorób sercowo-naczyniowych. Kolejne badanie, że ci, którzy mieli poziom kwasu moczowego więcej niż 8,5, mieli podwyższone ryzyko zgonu ze wszystkich przyczyn, włącznie z powodu zawału. Proszę Państwa, często znieczulam pacjentów, którzy biorą milurit i pytam się, czy wie Pan, dlaczego bierze Pan milurit? Nie, lekarz mi przepisał. Ja wiem, że koledzy lekarze mają 5 minut na pacjenta i nie mają czasu, żeby każdemu objaśniać, skąd się bierze kwas moczowy w organizmie. On się bierze z pokarmów bogatych w puryny. Proszę spojrzeć, gdzie jest najwięcej puryn. A gdzie mała zawartość? Często pacjenci mówią, że nie powinni jeść grochu i soczewicy, ale nie wspominają na przykład o sardynkach i o innym mięsie. Praktycznie nie ma puryn lub produkty bezpurynowe, to warzywa, owoce, orzechy, kasze, jaja i tłuszcze. I znowu tutaj pojawiają się blokery pompy protonowej. One również powodują zwiększanie poziomu enzymu, który hamuje wytwarzanie tlenku azotu. I jest powiązanie stosowania blokerów pompy protonowej, które są stosowane w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego, właśnie z rozwojem miażdżycy. Jeszcze inna substancja, syrop fruktozowo-glukozowy. On nas właściwie otacza. Weźmiecie pierwszy z brzegu jogurt o smaku owocowym i tam znajdziecie syrop fruktozowo-glukozowym. Gotowe do spożycia musli zawiera syrop fruktozowo-glukozowy. Praktycznie wszystkie tanie słodycze, dżemy, przetwory słodkie zawierają syrop fruktozowo-glukozowy. Syrop fruktozowo-glukozowy jest kilka razy słodszy od cukru i kilka razy tańszy od cukru. I on prowadzi do upośledzenia wytwarzania, ta fruktoza właśnie, której poziom kilkadziesiąt razy przewyższa poziom, który może nam dostarczyć zjedzenie jabłka. Właśnie prowadzi do uszkodzenia biodostępności i produkcji tlenku azotu. To, co jeszcze prowadzi do rozwoju miażdżycy, to jest po prostu cukier. Proszę spojrzeć, jedna porcja dziennie słodzonego cukrem napoju zwiększała ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca o 16%. Proszę Państwa, pijmy po prostu wodę. Ona bardziej jest potrzebna naszym nerkom niż słodkie różnego rodzaju napoje. Kiedy już jesteśmy przy słodyczach, przy węglowodanach, to czas, żebym powiedziała słowo o tłuszczach. Tłuszcze generalnie dzielimy na nienasycone i na nasycone. Te nasycone głównie występują w produktach zwierzęcych, ale też tłuszcz palmowy i kokosowy zaliczane są do tłuszczów nasyconych. Nienasycone dzielimy na wielonienasycone i one są nam niezbędne. Bez nich nie możemy funkcjonować. Dzielimy je na tłuszcze omega-3 i omega-6, a tłuszcze jedno nienasycone to omega-9, głównie olej rzepakowy, oliwa z oliwek. Oczywiście i olej rzepakowy, i oliwa z oliwek zawierają pewne ilości omega-3 i omega-6, niemniej w większości przeważają w nich tłuszcze omega-9. Jeżeli te tłuszcze omega-3 czy omega-6, czyli olej słonecznikowy, kukurydziany, czy olej lniany, czy olej z lnianki, poddamy wysokiej temperaturze albo uwodornieniu, powstają bardzo groźne i niebezpieczne tłuszcze trans. Dokładnie. Omega-6 występują w siemieniu lnianym, oleju lnianym i rybach morskich. Stanowią substrat do produkcji prostaglandyn o działaniu przeciwzapalnym i leczą stany zapalne. W normie ten stosunek omega-3 do omega-6 powinien wynosić 1 do 4. Łatwo w tym momencie, jeżeli przyjmiemy, że omega-6 występują w mięsie, w nabiale i w jajkach, stwierdzić, że w diecie przeciętnego człowieka
Na tak zwanej zachodniej diecie ten stosunek jest znacznie przekroczony i sięga często 1 do 40. Nadmiar omega-6 powoduje stany zapalne, bowiem stanowią one substrat do produkcji substancji prozapalnych. I jedne i drugie są potrzebne. Proszę pamiętać, że stan zapalny jest procesem naprawczym. Jeżeli się skaleczymy, najpierw jest zaczerwienienie, potem gojenie i to jest właściwy proces. Problem polega na tym, kiedy nie mamy substratu o działaniu przeciwzapalnym, a za dużo o działaniu prozapalnym. Tłuszcze, kwasy tłuszczowe omega-3 są skuteczne w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych. Są skuteczne w prewencji śmierci z powodu choroby serca, z powodu zawału, zwłaszcza u osób z podwyższonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Także omega-3, jeżeli jesteśmy zdrowi, powinniśmy przyjmować. Natomiast osoby, które już mają chorobę niedokrwienną serca, może się okazać, że przyjęcie tylko omega-3 to za mało. Badania wykazały, że nie ma różnicy u tych, którzy już uprzednio mieli zawał, w samej suplementacji omega-3 trzeba znacznie więcej niż tylko wziąć omega-3. Kwasy tłuszczowe trans mają bardzo szkodliwy wpływ na układ sercowo-naczyniowy. One powodują rozwój stanu zapalnego, uszkadzają śródbłonek naczyń, podwyższają stężenie cholesterolu, w ogóle LDL-u i trójglicerydów i zwiększają ilość zawałów. Gdzie znajdziemy? No niestety, często w restauracjach są stosowane, bo można cały dzień na nich smażyć frytki i cały czas ten tłuszcz się nie spali. W fast foodach, bo są tańsze niż masło i mają dłuższy okres przechowywania. Także jeżeli idziemy do restauracji, zwracajmy uwagę, żeby zamawiać potrawy pieczone albo grillowane. Na desy wybierajmy lody albo sorbet zamiast ciasteczek, które najpewniej będą miały margarynę i nie zamawiajmy frytek. Jeszcze jeden czynnik, który jest możliwy do modyfikacji, czyli otyłość typu brzusznego. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ten tłuszcz zgromadzony na brzuchu to się równa tłuszcz zgromadzony w brzuchu wśród narządów wewnętrznych, tak zwany tłuszcz trzewny. I ten tłuszcz trzewny to jest tkanka czynna hormonalnie, która cały czas uwalnia do krwi liczne substancje sprzyjające powstawaniu zatorów, podwyższające ciśnienie krwi i które również powodują rozwój stanu zapalnego. Ja czytałam opracowania, że uważa się, że osoby otyłe, z taką typową otyłością, to są to osoby permanentnie, ze względu na ilość krążących cytokin prozapalnych, permanentnie znajdujące się w stanie przedseptycznym. Otyłość stanowi niezależny czynnik rozwoju chorób sercowo-naczyniowego. Kiedy już jesteśmy przy otyłości, otyłość predysponuje do rozwoju cukrzycy. W cukrzycy powstają zaawansowane produkty glikacji, bo ten organizm stara się upchnąć ten nadmiar glukozy, połączyć z różnymi białkami. Białka wtedy już przestają spełniać swoje funkcje. Stymulują one proces zapalny i biorą udział w powstawaniu blaszki miażdżycowej, modulują sztywność naczyń, czyli cukrzycy częściej chorują na chorobę niedokrwienną serca. Zawał serca, który rozwija się u osoby chorej na cukrzycy, często jest niemy. Ze względu na występującą u cukrzyków polineuropatię, czyli uszkodzenie nerwu, często taka osoba nie będzie odczuwać silnego bólu, co może doprowadzić do zbagatelizowania objawów, a tym samym zamiast zawołać pogotowie, pozostanie w domu i nie zostanie udzielona jej pomoc i ta osoba umrze. Proszę Państwa, cukrzyca to jest kolejna z chorób, które można wyleczyć przy pomocy
diety. Stres jest bardzo istotnym czynnikiem, który prowadzi do rozwoju choroby niedokrwiennej serca i powstawaniu zawałów. Nasz układ nerwowy możemy podzielić na dwa układy. Somatyczny, czyli zależny od woli, to, że ja podnoszę teraz rękę, to zależy od mojej woli, działa układ somatyczny. I układ autonomiczny, niezależny od naszej woli, który steruje pracą serca, tempem oddychania, pracą nerek, wątroby, jelit. I teraz ten układ dzielimy na sympatyczny i jaki jest drugi? Bardzo ładnie, piątka z plusem. Parasympatyczny. Ten sympatyczny inaczej nazywamy układem walki albo ucieczki. Czyli pierwotny człowiek szedł przez las i zobaczył niedźwiedzia. Przestraszył się, nastąpił wyrzut adrenaliny. W wyniku adrenaliny rozszerzyły się źrenice oczu, rozszerzyły się oskrzela, żeby dostarczać więcej tlenu. Krew pobladł. Krew została skierowana ze skóry do mięśni, bo teraz od tego, jak mocno będą pracować mięśnie, będzie zależało przeżycie tego człowieka. Albo będzie musiał szybko uciekać, albo będzie musiał walczyć z tym niedźwiedziem. Pierwotny człowiek podjął walkę, zwyciężył, pokonał niedźwiedzia, wypatroszył, zjadł i teraz leży. I teraz włącza się do pracy układ parasympatyczny, odpowiedzialny za odpoczynek, za trawienie, za regenerację i za gromadzenie energii. Czyli pod wpływem stresu rośnie ciśnienie tętnicze krwi. Serce bije szybciej, czyli zwiększa się zapotrzebowanie na tlen. Zwiększa się krzepliwość krwi na wypadek potencjalnych ran, które mógłby ten człowiek odnieść w wyniku walki. Zwiększa się stężenie białka C-reaktywnego, czyli rośnie gotowość do stanu zapalnego, no bo jeżeli będą rany, to będą musiały się goić. Proszę Państwa, upłynęły tysiące czy setki tysięcy lat, zmienił się tylko stres. Mechanizmy działają te same. Teraz stresem jest brak pracy albo ustawiczny nacisk w pracy na więcej, 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 albo niesnaski w rodzinie, albo choroba najbliższych. I tutaj dochodzimy do mechanizmów, w jakich dokonuje się zawał. Mamy zawał pierwszego typu, czyli blaszka miażdżycowa, która rosła latami, pęka. Jeżeli pęka, natychmiast przyklejają się do niej trombocyty, formuje się skrzep, który zatyka światło naczynia. Proszę tutaj spojrzeć, to jest bardzo skomplikowany wzór Hagena Poisseya, na przepływ w naczyniach. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że to jest R, to jest promień podniesiony do czwartej potęgi. Czyli jeżeli promień spadnie o połowę, to przepływ zmniejszy się ile razy? Bardzo ładnie. Czyli na przykład przepływ mózgowy 50 ml na gram na minutę, to będzie wtedy około 3. Prawda? Czyli bardzo mało. Drugi typ zawału to jest, kiedy jest skurcz naczyń albo z jakiegoś powodu jest uszkodzenie funkcji śródbłonka. Gwałtowny skurcz w przypadku gwałtownego stresu. Okazało się, że samobójcy, którzy rzucają się na przykład z wieżowca, często nim dolecą, to dostają zawału serca. To, co prawdopodobnie rozwinęło się u mojego brata, to połączenie miażdżycy ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen. Czyli była miażdżyca, ale były bardzo intensywne treningi.
bardzo intensywne treningi, które zwiększały zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. I po prostu w wyniku zaburzenia dostawy tlenu, bardzo, bardzo prosty przykład, wykrwawiony pacjent w wyniku wypadku, tak? Nie będzie ciśnienia krwi, nie będzie ciśnienia w naczyniach wieńcowych i dojdzie do u niego do zawału, nawet kiedy nie miał miażdżycy. Co mówią badania na temat stresu? Kiedy przebadano 11 tysięcy pacjentów z pierwszym zawałem serca z 52 krajów świata, to i oceniano stres w pracy, w domu, stres finansowy lub poważne zdarzenia losowe, okazało się, że pacjenci z zawałem serca mieli wyższą wartość wszystkich czterech czynników. Czyli obecność czynników stresujących była powiązana ze wzrostem ryzyka wystąpienia ostrego zawału serca. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, że nie chciałabym, żeby śmierć brata poszła na marne, żebyśmy my wyciągnęli wnioski. Więc ostatnie 3 lata pod moim wpływem mój brat lepiej się odżywiał. To znaczy jadł mięso 2 razy w tygodniu, 2-3 razy w tygodniu i więcej warzyw i owoców. Wcześniej jadł praktycznie tylko mięso. To jest bardzo charakterystyczne dla młodych mężczyzn ćwiczących kult białka. Białko, białko, ja muszę mieć białko. Dodatkowo zmienił pracę i w tej pracy faktycznie było o wiele więcej stresu, bo on mi o tym stresie mówił. Mój brat chodził zestresowany, chociaż to do niego niepodobne. Proszę Państwa, stres to właściwie jest nasza subiektywna reakcja na sytuację, zadanie, które w naszej ocenie nas przerasta. Moja koleżanka z pracy nigdy nie chciałaby się ze mną zamienić i mówić do kilkudziesięciu ludzi. Ją zjadłby stres. Ja powiem Państwu więcej, ja jak miałam 15 lat, to nigdy bym nie wystąpiła. Też byłabym bardzo zestresowana, a jednak nauczyłam się z nim radzić. Czyli stres jest do pokonania, czyli akceptacja problemu, właściwa perspektywa spojrzenia, nieoczekiwanie, że ktoś będzie, bo zazwyczaj, kiedy stawiamy sobie bardzo wysoko poprzeczkę, to wtedy mamy stres, że my nie przeskoczymy. Więc nie napinajmy się zbytnio. Zdrowie jest cenniejsze od pieniędzy, od wyników pracy. W sytuacji stresowej spróbujmy wyobrazić sobie najgorsze możliwe konsekwencje, scenariusze. I potem okaże się, że to tak naprawdę nie jest takie groźne, jak nam się to wydaje. I bardzo, ja bardzo lubię mówić tutaj o tym wierszyku, który ponoć jest na spotkaniach grupy anonimowych alkoholików, czyli Boże, daj mi cierpliwość, abym przyjął to, czego zmienić nie mogę, daj odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę i daj mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego. Aureliusz. Czyli w tym momencie doszliśmy do czynników ryzyka możliwych do modyfikacji, czyli nadciśnienie tętnicze, czyli palenie. Ja w ogóle nie wspominam o paleniu tytoniu ze względu na czas. No, moje prywatne zdania, że ci, co palą, to w ogóle im na zdrowiu nie zależy, więc cukrzyca, otyłość, brak aktywności fizycznej, osobowość typu A, czyli ojej, komuś podpadłam. Duża ilość węglowodanów, czyli cukru w diecie, spożycie nasyconych tłuszczów nienasyconych typu trans i infekcje, o czym Helicobacter pylori i chlamydia, ale na to nie pozwala mi czas. Czyli w tym momencie chyba wszystko stało się jasne. Dlaczego rośnie ten poziom cholesterolu? Czyli mamy uszkodzone elementy elastyczne, tak? Napływa cholesterol, żeby je łatać, te dziury, i dlatego rośnie poziom cholesterolu. I to, co jest współwystępowaniem, zostało określone jako przyczynę, czyli dla przykładu, zimą pada śnieg.
Czy śnieg czyni zimę? Nie. Zima u nas występuje dlatego, że Ziemia krąży po eklipsie wokół Słońca. A śnieg pada dlatego, że jest zimno, współwystępuje z zimą, ale nie jest jej przyczyną. Jeszcze chciałam powiedzieć o niedoborze witaminy D3, i jej niedobór jest powiązany ze wzrostem ryzyka zachorowania nie tylko na zawały, tak jak wcześniej mówiłam, ale również, przepraszam, na choroby nowotworowe, ale również na zawał serca i witamina K. Proszę Państwa, 70% naszego spożycia witaminy K to jest filochinon, czyli K1. I pod wpływem właściwej flory jelit ten filochinon jest przekształcany w menochinon, czyli witaminę K2. Witamina K2 odpowiada za redystrybucję wapnia w organizmie, czyli za to, żeby ten wapń, który się wchłania dzięki witaminie D3, trafiał do kości i do zębów, a nie do naczyń. I faktycznie menachinon, spożywanie w dużych dawkach, może być powiązany z obniżeniem ryzyka śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej. Filochinon to są wszelka zielenina, ale również oliwa z oliwek. Menachinon 7, czyli MK7, to jest nadto najbogatsze źródło, i 9 twarde sery i miękkie sery. I teraz, gdy już jest miażdżyca, pozostaje nam leczenie chirurgiczne, czyli tu mamy zablokowane naczynie, obszar niedokrwienia, więc szybko robi się operację, pobiera się z nogi żyłę, wszywa taki pomost nad miejscem zwężenia, żeby doprowadzić krew do miejsca, do którego krew nie dopływa. Nie jest to do końca bezpieczna operacja. 2,85% pacjentów, czyli 250 osób z 8 tysięcy, ale 250 to nie jest mało. To jest czyjś ojciec, czyjś brat umiera w ciągu 180 dni, 6,38% w przeciągu 2 lat, a co piąty pacjent w przeciągu najbliższych 10 lat. Co trzeci pacjent po pomostowaniu w przeciągu 2 najbliższych lat jest ponownie hospitalizowany albo z powodu zaburzeń rytmu serca, zawału bądź bólu dławicowego. Ja nie mówię, że jest to zła operacja, tylko że żebyśmy nie myśleli, a co tam najwyżej zrobią mi tę operację. Jako anestezjolog wiem, jak bardzo dużym ryzykiem jest obarczona ta operacja, między innymi ryzykiem udaru śródoperacyjnego. Drugi typ zabiegu to jest angioplastyka, czyli mamy zwężenie i wprowadzamy stenty, czyli taki balonik z siateczką, balonik rozpręża się, siateczka pozostaje, zapewniając przepływ. Nie muszę mówić, że nie jest to również bezpieczny zabieg, bo może pęknąć to naczynie. Ono jest przecież sztywne, ona nie ma tych elementów elastycznych. I proszę Państwa, w przeciągu 4 najbliższych miesięcy po zabiegu 42%, czyli więcej niż co trzecia, poszerzona tętnica z powrotem się zatyka. Ponownie zwężenie dotyka 31% naczyń bez zabiegu i 28% raz poszerzanych, 49% naczyń poszerzanych dwukrotnie, a blisko co trzeci pacjent musi być poddany ponownym zabiegom. Dlaczego? Nie leczy się cały czas przyczyny. Pozostaje również leczenie farmakologiczne i tutaj na pierwszy plan wysuwają się statyny, czyli leki obniżające poziom cholesterolu. To jest kaskada, w wyniku której z acetylkoenzymu A powstaje cholesterol. Tutaj działają statyny, nie dopuszczając do produkcji mewalonianu. Jak nie powstaje cholesterol,
nie powstaje również mewalonian, nie powstaje również farnesyl, a z niego koenzym Q10. I co, proszę Państwa, badań jest mnóstwo. Ja przedstawiam tylko metaanalizę 27 badań z zastosowaniem statyn, które wykazało, to badanie, ta metaanaliza wykazała, że statyny zmniejszają ilość zdarzeń sercowych, ale nie redukują śmiertelności ogólnej. Dlaczego? Bo cholesterol jest potrzebny. Znaleziono związek pomiędzy zastosowaniem statyn a depresją. No bo jak nie powstanie wystarczającej ilości cholesterol, nie powstaje serotonina, będziemy mieć depresję. Co więcej, niektóre metaanalizy wykazały wzrost zgonów z powodu przemocy u mężczyzn bez choroby serca, którzy mieli zaleconą terapię obniżającą poziom cholesterolu. Wzrasta liczba samobójstw na przykład. Leczenie statynami jest powiązane z podwyższonym ryzykiem rozwoju cukrzycy. W zależności od badań to jest 9%, 13% różne badania. I polineuropatia, dokładnie, nie tylko z powodu cukrzycy. Statyny mogą prowadzić do rozwoju polineuropatii. I to jest, ci pacjenci, którzy przyjmowali statyny dłużej niż 2 lata, posiadali 26 razy większe ryzyko rozwoju polineuropatii. Dlaczego? Bo cholesterol buduje osłonki mielinowe, czyli bierze udział w funkcjonowaniu układu nerwowego, czyli jeżeli długotrwale stosujemy, łatwiej o uszkodzenie. Mój mąż, który jest anestezjologiem w Szwecji, znieczulał pacjenta, strażaka około 40 lat, który po przyjęciu statyn doznał takiej polineuropatii, że nie był już w stanie, takiego osłabienia mięśni, że nie był już w stanie oddychać, tylko musiał oddychać przy pomocy respiratora. Tak miał osłabione mięśnie oddechowe. Wcześniej wspominałam o koenzymie Q. I obecne wyniki badań wskazują, że suplementacja koenzymem Q efektywnie zmniejsza spowodowane działaniem statyn łagodne i umiarkowane objawy uszkodzenia mięśni, powodując polepszenie dziennej aktywności. Również badanie stosunkowo świeże, 10-letnia obserwacja grupy zdrowych osób w podeszłym wieku, które przyjmowały przez 4 lata suplementy selenu i koenzymu Q10 w ilości 200 mikrogramów i 200 mg na dzień, spowodowało to redukcję śmiertelności z powodu chorób serca i naczyń o 54%. Proszę spojrzeć. Tych badań jest stosunkowo dużo. Również są badania, że osoby z chorobą niedokrwienną serca i niewydolnością serca po zastosowaniu koenzymu Q mają o 43% mniejsze ryzyko zgonu. Statyny przyjmowane przewlekle zwiększają ryzyko raka sutka. Statyny przyjmowane przewlekle zwiększają ryzyko raka prostaty. I w ogóle badania wskazują, że to, jak wcześniej powiedziałam, one obniżają śmiertelność z powodu chorób serca, natomiast zwiększają śmiertelność na przykład z powodu nowotworów. I tutaj chciałabym się zatrzymać. I ja zawsze powtarzam, że nasz organizm porozumiewa się z nami za pomocą objawów, symptomów. To, o czym mówiłam wcześniej. Kac jest znakiem od organizmu, że to, co piłeś wczoraj, to ci bardzo szkodzi i nie rób tego więcej. Tak? Tak, zemsta tych komórek nerwowych, które przetrwały za śmierć swoich sióstr. I teraz, co możemy zrobić? Możemy pójść do lekarza i dostać tabletkę. I to jest wyłączenie tej kontrolki. Nadal brak, tutaj brak oleju, ale nadal brak na przykład omega-3. Brakuje koenzymu Q, brakuje antyoksydantów, jest za dużo L-karnityny. Ale o to nikt nie pyta, bo nie ma czasu. A my bierzemy tabletki.
albo nasi bliscy biorą tabletki. A potem gorzko płaczemy na ich pogrzebie. Proszę Państwa, w 1994 roku, więc to jest ile lat? 20 lat temu, tak? Dobrze mówię, prawie. No tak, tak. W Lancecie, szanowne takie wielce cienione czasopismo medyczne, pojawiła się wzmianka o redukcji śmiertelności z powodu chorób serca o 30% w wyniku stosowania statyn. W tym samym roku, również w Lancecie, pojawiła się wzmianka o redukcji śmiertelności z powodu chorób serca o 70% w wyniku wdrożenia diety śródziemnomorskiej. Tutaj brano pod uwagę alfa, kwas alfa-linolenowy, który jest obecny w orzechach, również w oliwie, mała część w oliwie z oliwek. Ryby są bardzo bogate w ogóle, to jest przykład omega-3, ryby są bardzo bogate w omega-3. Czego nie znajdziemy w diecie śródziemnomorskiej, to schabowego z kapustą. W co bogata jest dieta śródziemnomorska? Wino, tak, resveratrol, antyoksydant. Warzywa, pomidory, likopen, papryka czerwona, żółta, liczne oksydanty, zielenina i jeszcze jest taka substancja, oliwa z oliwek. Niestety ta oliwa z oliwek uległa zmianie na przestrzeni lat. 200-300 lat temu, gdy nabywca szedł do kupca oferującego oliwę, to on wąchał, brał na język. Jeżeli kaszlnął raz, to ta oliwa była określona jako jednokaszlowa oliwa. Jeżeli kaszlnął dwa razy, była określona jako dwukaszlowa i była droższa. Dlaczego? Bo taka mętna oliwa zawierała bardzo dużo substancji o dobroczynnym działaniu. Uważa się, że drzewo oliwne i jego pochodne zawierają około 36 substancji, oleokantar, oleuropeina i innych, tyrozol, hydroksytyrozol, które mają udowodnione działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwniedokrwienne, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, obniżają poziom lipidów w mięśniu serca i to udowodniono zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo, czyli na zwierzętach. Tak jak powiedziałam wcześniej, że ta oliwa dzisiejsza, rafinowana, nie zawiera już tych dobroczynnych substancji, albo przynajmniej znikomą ich ilość. Także pozostają nam liście drzewa oliwnego, którymi możemy się posiłkować, czy my, czy dając naszym najbliższym. Kiedy już mówię o leczeniu choroby niedokrwiennej serca, w 90 roku ukazało się również badanie przeprowadzone przez doktora Ornisza. To była niewielka grupa pacjentów, 28 pacjentów, którym zaoferował dietę opartą na nieprzetworzonych, to jest bardzo ważne, nieprzetworzonych, to nie była pizza, produktach roślinnych. Pacjenci mogli jeść do oporu, prócz tego zastosowano ćwiczenia oddechowe, medytacja, techniki relaksacyjne i 3 razy w tygodniu umiarkowane ćwiczenia fizyczne. Druga grupa dostawała leki. Ci pacjenci niczego nie zmienili. Co się okazało? Że u pacjentów, którzy stosowali dietę, nastąpiło poszerzenie tętnic o ponad 4%. U 82% cofnięcie się choroby w przeciągu roku, a spadek dolegliwości o 91%. A w grupie, która nie zmieniła swojego stylu życia,
a brała leki. Czyli wyłączyli lampkę kontrolną i dalej jechali. Było dalsze zwężenie tętnic o 8%, czyli choroba postępuje. I nasilenie bólu w klatce piersiowej o 165%. Drugie badanie, badanie doktora Eselstyna, które rozpoczął w 1985 roku. W tym badaniu uczestniczyło więcej pacjentów, 180 pacjentów, natomiast byli to bardzo ciężko chorzy pacjenci. Ja czytałam w jego książce, że to byli pacjenci, którym dawano miesiące życia. Oni już mieli taką niewydolność serca i właściwie nic nie mieli do stracenia. Z reguły wszystkie warzywa, owoce, ziarna z pełnego przemiału, zero mięsa, ryb i nabiału. I choroba również u tych pacjentów się cofnęła. 70% pacjentów odnotowało poszerzenie światła naczynia o 7% oraz poprawę przepływu o 30%. To jest Joe Crow, który miał zawał 18 listopada 1996 roku. Chirurg niepalący. Poziom cholesterolu w normie, szczupły, który również przebył zawał serca. I to są zdjęcia jego naczyń, jego serca przed i po zastosowaniu diety. To jest po 32 miesiącach. Proszę Państwa, dieta może leczyć więcej niż my myślimy. To są inne zdjęcia pacjentów, którzy wzięli udział w badaniu. No ale proszę Państwa, to jest tak. Więc ma pan dwie alternatywy. Pierwsza, zrobimy potrójne bypassy, to jest weźmiemy żyłę z nogi, otworzymy pańską klatkę piersiową, przyszyjemy żyłę do pańskiej tętnicy wieńcowej, będzie pan wyłączony z życia około 2 miesięcy. Istnieje również ryzyko powikłań. A druga alternatywa to dieta wegańska. Dieta wegańska, doktorze, to przecież jest ekstremalne. No proszę Państwa, no żyję na tej diecie wegańskiej, praktycznie na diecie wegańskiej. Pracuję, mam małe dziecko, wykłady. No i że tak powiem, swoje lata na karku. Można. Proszę Państwa, największy brak szacunku, jaki lekarz może okazać pacjentowi, to niepoinformowanie go o szansie uratowania jego życia w przekonaniu, że pacjent nie będzie chciał z niej skorzystać. Wobec tego ja Państwa informuję. Proszę Państwa, 2016 rok, to już październik, takie jeszcze ciepłe badanie, 131 uczestników. Białko zwierzęce było powiązane z większym ryzykiem zgonu z powodu chorób serca, a białko roślinne było powiązane z niższym ryzykiem zgonów ze wszystkich przyczyn, w tym z powodu chorób serca. I zastąpienie białka zwierzęcego białkiem roślinnym jest związane z niższą śmiertelnością, co sugeruje znaczenie źródła białka. Proszę Państwa, my mamy wybór, Wy macie wybór. Wyobraźmy sobie, że mamy skoczyć i od tego skoku zależy nasze życie, zdrowie. I teraz możemy wybrać spadochron firmy X. Otwierają się 3 na 10. I możemy wybrać spadochron firmy Y. Otwiera się ich 7 albo 8 na 10. Wybór należy do nas. Proszę panów, bo panowie najczęściej, jakie warzywa, jakie owoce, mięso musi być. Proszę państwa, gladiatorzy mieli najpiękniejsze kobiety. To byli tacy nasi celebryci. Najlepszych lekarzy i najlepszą dietę. I badania ich kości wykazały, że podstawowym ich pokarmem były rośliny strączkowe, soczewica, pszenica i jęczmień. Jako odżywki spożywali napoje zawierające popiół z roślin. To są przykłady tych sportowców, którzy będąc weganami, nawet nie wegetarianami, pobijali rekordy świata. Budowali masę mięśniową,
to jest karate. Frank Medrano, jak zobaczycie jego trening, to będziecie zdumieni, że robi to człowiek, który nie je mięsa. A to jest Arnold Schwarzenegger, który już przeszedł bypassy i operację zastawek, a to jest jego kolega, pięciokrotny mistrz Universe, który jest i był weganinem. Często panowie mówią, że tym się nie najem. Proszę panów, to już zbadano. To są posiłki roślinne z małą ilością białka, a to są, to jest mięso identyczne. I to było podwójnie ślepa próba, kontrola, placebo. Okazało się, że najbardziej sycące były posiłki, które zawierały, były roślinne ze strączkami z dużą ilością białka roślinnego. No więc ten argument odpada. Jest jeszcze jeden argument. To drogo. Też już to sprawdzono. To jest talerz mojego męża. On jest ma średnicę 2 cm większą od przeciętnego talerza. Mój mąż go lubi. To są 3 kotlety z cieciorki, 100 gramów kaszy, pęczak, no bo jakoś musiałam to zmierzyć. Potem po zrobieniu zdjęcia połowę oddałam synowi i surówka z kapusty kiszonej. Kotlet, obliczyłam koszty 36 groszy kosztuje jeden kotlet z cieciorki. Czyli koszt takiego obiadu w sumie to 1,8, to prawie no, nie 2 złote nawet, a cieciorkę można kupić w Biedronce. No dobrze, i teraz taka pani postawi taki obiad swemu mężowi. I powinien pochwalić, jakaś ty moja żona mądra i gospodarna. Oszczędna, tak. No i ja myślę, że to mogłoby zadziałać to, że mężu, jesteś wspaniałym facetem. Cudownym mężem. Ja chcę się tobą cieszyć jak najdłużej. Zjedz ten obiadek, który przygotowałam, taki zdrowy. Wiecie państwo, wy się śmiejecie, ale kiedy poznałam mojego męża, to co drugi dzień jadł stek wołowy i codziennie wypijał przynajmniej 0,5 litra mleka i miał również nadciśnienie i go bolała przynajmniej raz w tygodniu głowa i często bolały go plecy. No i kiedy 6-7 lat temu przeszłam na dietę wegetariańską, powiedziałam moim mężczyznom, zostaję wegetarianką, gotuję teraz wegetariańsko, a wy macie 2 rączki, 2 nóżki, a jak wam się nie podoba, to sami możecie sobie coś ugotować. A ponieważ to mężczyźni wymyślili pilota do telewizora, więc są stworzeniami z natury swej leniwymi, więc im się nie chciało. Jedli to, co im podawałam i smakowało im to. I wiecie, co mój mąż mi powiedział? Kochanie, wiesz, ja ci bardzo dziękuję, bo ja ci zawdzięczam zdrowie, a być może życie. Ja bardzo się z tego powodu cieszę. I to jest jeszcze przykład z mojej praktyki. Pan Jan, 39 rocznik, dwukrotnie był znieczulany przez mojego męża do operacji naczyniowej. On miał taką miażdżycę, że mdlał 15-16 razy na dzień. Z tego powodu jeździ już na wózku inwalidzkim. To jest ojciec mojej koleżanki. Kiedy został po drugiej operacji, kiedy wszczepiono mu protezę, która mu wykrzepła i nie popłynęła przez nią krew, wypisano go bez poprawy z zaleceniem, że nic nie można już więcej zrobić. Wtedy dopiero zgłoszono się do mnie. Zaleciłam zmianę stylu życia, dietę wegetariańską, wegańską właściwie, odstawiłam niektóre leki, włączyłam witaminy, suplementy. Cała rodzina pomagała panu Janowi, czyli zięć kupił wyciskarkę do soków. Proszę państwa, pół roku upłynęło i pan Jan już w ogóle nie mdleje, nie mdlał właściwie. Sam porusza się na własnych nogach i wychodzi z domu na spacer w towarzystwie osób trzecich. Dla mnie jest to ważne z tego względu, że pan Jan miał wtedy 76 lat. Czyli nawet w tym wieku jest możliwe cofnięcie zmian. W tym wieku my się nadal regenerujemy
jak dostarczymy tych substancji, które są niezbędne. Nasze ciało niesie nas przez podróż naszego życia i to ciało może tak wyglądać. Proszę Państwa, tu chciałabym się zatrzymać i zwrócić uwagę. Nic tak nie niszczy nas, jak to, co wykonujemy codziennie. Codzienny papieros, codzienny słodki drink, codzienny pączek, ciastko, codzienna porcja mięsa, codzienny brak warzyw i owoców. To tak jakbyśmy codziennie uderzali się w łokieć. W pewnym momencie będziemy mieć ranę na tym łokciu, chociaż to jest drobne uderzenie. Ja lubię niezdrowe rzeczy i też je jem, ale nie codziennie. Więc jeżeli lubicie mięso, stek wołowy, jedzcie je. Jedzcie ten stek. No raz w tygodniu. Stek, raz ryba, raz jeszcze coś, ale nie codziennie. Bo możecie skończyć tę podróż naszego życia wcześniej, a jeżeli będziecie dbać codziennie, to skończycie tę podróż znacznie później. Nikt nie może cofnąć w czasie i napisać nowego początku, ale każdy może zacząć od dzisiaj i dopisać nowe zakończenie. Czego Państwu życzę i do czego zachęcam. Także stosujmy to, o czym mówiłam wcześniej. I nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Ja podaję kontakt do mnie. Jeżeli brak Wam pomysłów na wegetariańskie posiłki, zapraszam. Jeżeli odpowiem, może nie na drugi dzień, ale 2-3 dni, zazwyczaj 4, odpowiadam na maile. I jeszcze tylko chciałam uprzedzić, że nie wolno samodzielnie bez konsultacji z lekarzem odstawiać leków. Dziękuję bardzo za uwagę.